jest, że spotkał się starosta, zarząd z przedstawicielem, z dyrekcją IKEA. Czy to było takie spotkanie tylko, spotkanie z przedstawicielami IKEA, czy był jakiś temat wiodący, jeżeli nie jest tajemnicą biznesową, to jakie były z tego spotkania? No więc, dziękuję. I drugie pytanie dotyczyło spotkania z panem dyrektorem z IKEA. Przede wszystkim było to spotkanie, w ramach którego chcieliśmy podziękować panu dyrektorowi za pomoc w pozyskaniu mebli na potrzeby starostwa powiatowego i nie tylko, bo dzięki nam też inne stowarzyszenia pozyskały takie meble, wyposażenie meblowe. Pan dyrektor pochodzi z tego terenu, dlatego też no, myślę, że z dużą łaskawością podchodzi do nas tutaj i życzliwością. I za to podziękowaliśmy, ale także porozmawialiśmy o planach biznesowych samej firmy IKEA. Jak Państwo pewnie, część z Państwa wie, firma się z Wąszynku ma swoją główną siedzibę i w tej chwili są na etapie rozbudowy tego zakładu. Zawsze możemy powiedzieć, że tam rozbudowują się, w Wąszynku mają tereny, nie robią tego. No też oczywiście podnosiliśmy te zapytania, ten temat i muszę powiedzieć tak, że słuchając jakie są wizje rozwojowe samej IKEA jako przedsiębiorstwa związane z produkcją i sprzedażą, ze wzrostem sprzedaży na najbliższe lata, to naprawdę jest to bardzo obiecujące i myślę, że jest dzięki temu jest duża szansa dla tych terenów we Wschowie, że one też zostaną przez IKEA zagospodarowane i tu też nastąpi w końcu produkcja, także jest myślę duża szansa w związku z tym, że sytuacja gospodarcza jest dużo, dużo lepsza niż w momencie, kiedy IKEA kupowała te tereny. Wtedy nastąpił gwałtowny krach, kryzys na rynku, w tej chwili jest rozwój i miejmy nadzieję, że to wpłynie na to, że IKEA zainwestuje we Wschowie, a skoro do tej pory nie sprzedała gruntów, to jest duża nadzieja, że to zrobi, bo Wschowa miejscem atrakcyjnym będzie, jeszcze w momencie, kiedy zakończy się budowa S5, to kolej ruszy szybciej, no tak to powiedzmy, przebudowa linii kolejowej nastąpi, to miejsce będzie pod względem inwestycji, są, tak sądzę, dużo bardziej ciekawsze, interesujące. No i dziękuję bardzo.